Cześć, witajcie, z tej strony Olikowski, a to kolejny odcinek Farminga 19 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku typowa polska wieś, będziemy kontynuować naszą zabawę na naszym save'ie. A więc tak, na samym wstępie możecie zostawić suba, lajka na moim kanale, jeżeli filmy wam się podobają. A więc tak, co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku będziemy sobie pryskać oraz obnawiać nasze pola. A więc tak, powoli możemy się zabierać do roboty. Dobra, możemy jechać najpierw, myślę, że idzie taki krótszy odcinek, ponieważ za bardzo czasu nie mam, a chciałbym go na szybkości nagrać. Dobra, tyłem już wjeżdżamy po opryskiwa najpierw, myślę. Dobra. Widzicie, opryskiwacz mamy. Ten rozsiewacz troszkę brudny, ale to nic. Mam nadzieję, że mamy trochę nawozu. Własnobójczego. Jest! Środek własnobójczy trzeba będzie dokupić. Co prawda zboża, te opryski nawozy, to są od początku serii. Jeszcze ich nie zmarnowaliśmy. Nie zużyliśmy, można tak powiedzieć. Pojedziemy sobie na nowe pole, zobaczymy jak tam jest. Dobra, widzicie, zboże pięknie, ładnie rośnie. Opryskamy sobie i obnowimy nasze nowe pole, bo akurat zdążymy, takie mam wrażenie. I dajcie znać w komentarzu, możecie napisać, czy chcielibyście, abym zamienił naszą 60 na 60 drivera, bo jest moim zdaniem lepsza. Dobra, rozkładamy naszą maszynę i też ma przy niej napęd, wiecie, taki smaczek, nie? Dajcie znać, mi się bardziej tamta podoba. Tamta jest bardziej dopracowana, lepsze dźwięki mam takie wrażenie ma. Dobra, lecimy. Tutaj mamy rzepak posiany, więc opryskamy sobie go. Opryszczemy, jak to tam woli. Znowu miniaturka będzie ta sama, ale nie wiem, czy nie użyję tamtej z tamtego sezonu. Więc no. Zobaczymy, jak mi się będzie chciało robić, to po prostu zrobię coś nowego. To samo, jest ta sama czynność, więc ciężko tutaj coś zrobić, coś nowego, co nie? A więc tak, pryskamy sobie, mam nadzieję, że w miarę to sprawnie pójdzie. Opryskamy to i ziemniaki możemy opryskać. My tak blisko tutaj jest, więc opryskamy to i to. I obnowozimy to i to, mam nadzieję, że zdążymy na odcinku. Bo mówię wam, z czasem teraz cienko. Więc chciałbym oczywiście to nagrywać, kiedy mogę. Kiedy mam czas oczywiście. Żeby nie było przystoju jakiegoś na kanale. Opryskamy tak sobie. Z grubsza można tak powiedzieć. No i 60. Nie, to 60 to jest ładna, ale wiecie, o co chodzi, coś nowego by się przydało na nie. Na serię. Miałem w planach coś z trawą podziałać w dzisiejszym odcinku, ale stwierdziłem, że średnio z czasem nie miałem czasu się przygotować, więc stwierdziłem, że akurat miałem przygotowane opryski, nawozy już, bo na poprzednim odcinku tak samo miałem być opryski, nawozy, ale stwierdziłem, że mam czas trochę, to zrobimy coś innego i kupiliśmy sobie zwierzęta, sprzedaliśmy trochę zboża, wiecie jak to jest. Teraz tutaj sobie opryskamy, tutaj idziemy do końca i weźmiemy to na raz, tak mi się wydaje. Tak, żeby z 10 minut odcinek chociaż był, bo krótszy nie chcę. Tak, 10 minut to minimum. Potem sobie zrobimy jeszcze jakąś jedną miniaturkę z nawożenia. Nowe opryskiwać oczywiście jakichś przygotowaniach, będziemy grać cały czas tym samym. Zobaczymy, mam coś tam jakieś modyfikacje, ale wiecie o co chodzi. No nie wiem, czy jest to trochę większy, czy nie. Badanie tutaj mam zainstalowane, możemy sobie przejrzeć. Opryskiwacze. Mam tutaj ten. Ten jest ile ma metrów? 12. Ten też ma 12, to nie ma co. Chyba, że wymienię po prostu, żeby było w różnorodność na odcinku. Na serii. I chciałem tą już serię przenieść na inną mapę, ponieważ z innymi maszynami już, bo mam już więcej modyfikacji takich fajnych. Tutaj jest ta mapka, tak średnio mi pasuje.
No, myślę, że jakieś 10 odcinków jeszcze trzaśniemy na niej i zakończymy serię. Ponieważ, no co, nagrywać 40 odcinków z typowej to tak... Sorry, tak jest, że nierealnie, ale wiecie jak to jest, trzeba szybko. A jest niecenie, czy nie ma? Jest niecenie, musimy wyłączyć. Ugniatanie roślin, gdzie to jest? Widziałem gdzieś to. Niszczenie roślin, coś takiego ma być. Szybki pomoc uzupełnia, niszczenie plonów jest włączone. Dobra, rozkładamy sobie. No, weźmiemy to na dwa razy, więc będzie idealnie. Teraz szybko do przodu. O, idealnie. Widzicie? Tutaj taki środek niezasiany, bo nie chciał mi się wracać już jednym paskiem, takim małym kawałkiem, więc będzie tak jak jest teraz, no bo to pole to samo z ziemniakami. Mam nadzieję, że w następnym sezonie jakieś większe zasadzimy, nie zasiejemy, tylko zasadzimy. Jeszcze sobie obnowozimy jedno paletko, może tamto, albo to. Nie wiem, wszystko na dzisiaj na tych dwóch polach robić, bo no tak wyjdzie. Akurat 6 minut pojedziemy sobie na skośkę przez pola. Złożymy to. Gitara będzie. Tam już będziemy rozsypywać nawóz, to tak powinno trochę szybciej pójść, bo szybciej jedziemy. Na godzinę. Dobra, możemy to składać, tą maszynę. Pod odcinkiem sobie resztę pól ogarnę. Albo może, nie wiem. Nie wiem. Musiałem robić live, ale no na razie z czasem, tak średnio może po wakacjach. Będą jakieś live pewnie, myślę. Zobaczymy. To prawda w jednym w średniej jakości, ale no zobaczymy jak to będzie. Może coś lepiej będzie, zobaczymy. Dobra, cofamy sobie. Weźmiemy sobie nasz rozsiewacz, który jest znowu od początku serii. To takie dwie maszyny, które nie były wymieniane od pierwszego odcinka. Takie mam wrażenie. O, to ręka, przyczepa, bizon. W sumie to tyle. A reszta... 200 IQ. Idziemy, a nawozy nie zachowaliśmy. Ja to jednak jestem. Szybko to chciałem zrobić, a tu się nie udało jednak. Oj. Da radę zasypać, nie da radę zasypać. Jak to mogę to podpiąć, co? Miałem wyskoczyć pod etni. No dobra, nasypaliśmy 300 kg nawozu. Trochę 60 podniosło, ale to myślę, że nic. Ze środka sobie pojedziemy, bo ze środka fajnie siedzi 30. Też na skuśka, co tam. Jedziemy sobie. Tutaj przez pole sąsiada i tak jest zakultywowany i tak będzie kultywował przed sianym. Dobra. No, możemy włączyć już. No, to jest trochę krótsze, to ma ile? 10-8 metrów, tak mi się wydaje, więcej nie ma. Ale jedziemy 20 na godzinę, nie 12, więc to jest różnica. Dobra, tak z grubsza to obsiejemy, tak weźmiemy tamtą raz i tak. Więc na szybkości to to oblecimy. Już 8 minut odcinka. Taki nierealny odcinek dzisiaj, ale no coś mam poradzić, jak czas goni. Nic. Żeby to wyszło w terminie, to trzeba szybko to nagrać. A nie, żeby czekało to do nie do skończoności. No nic. Taki szybki odcinek dzisiaj. Widzicie, jeszcze to pole sobie nawozimy. Dobra. Syk raz, rachu ciachu i po strachu i mamy pole zrobione. Pojeździmy sobie jeszcze. Fajnie się rozsiewa, więc lubię rozsiewać nawóz. 60 z takim zestawem bajka się rozsiewa. To prawda, mam wrażenie, że troszkę za szybko, ale dobra. Liczy się czas i sypiemy ile się uda. Takie różnorodne miniaturki, może potem coś posklejam. Jak będę miał czas, jak będę mieć czas. Jak nie, to pobiorę tamto, co mieliśmy w tamtym sezonie, więc... Oj, drzewo. Ojej, nieładnie. Też ogólnie
niedługo mogą się pojawić highlightsy z Fortnite. Tak mi się zachce to montować i się uzbiera trochę materiału, ponieważ mam tam jakieś na półtorej, dwie minuty materiału, ale wiecie o co chodzi, no na razie tego nie chcę montować, żeby potem przestać to montować i zmontować jeszcze raz, a dziesiątka poszła przez błoto. Chcę od razu całość zmontować, poświęcić to na to już czuł czasu, ale szybko to nie, ale zarazem to zmontować i mieć tylko z głowy, można tak powiedzieć. Ale nie chcę od razu montować, żeby no materiału zbytnio tak nie ma, nie? Może wbijaliśmy już 4000 punktów ponad trio, więc jakieś highlights powinny z tego wbić, jak wbijemy czempiona. Więc no czempiona wbije, bo raczej stwierdziliśmy tak, że resztę nie będziemy mieć nie ma sensu grać. Po prostu sobie weźmiemy i będziemy grać Hype Knighty. 200 IQ. Hype Knighty zwykłe plus, nie opłaca się moim zdaniem grać. 100 punktów to nie ma różnicy i tak trzeba będzie zagrać, tak trzeba będzie zagrać 4 turnieje, więc nie ma różnicy takie, a takie jakbyś tam po 100 punktów to też różnicy duże nie robi. 3 turnieje po 100 punktów to jest 300 punktów, a brakuje 2000, więc na daną chwilę mamy 4, ja mam 4200. Chłopaki mają coś to koło tego, więc no grubo, nie? Myślę, że może jakieś odcinki z tego się Fortnite'a też może pojawił, ale jakieś highlights, nie jakieś gadane albo coś. Ponieważ gadane u mnie to tak średnio w Fortnite'cie wyglądają, za bardzo się drę po prostu i nie mogę usiąść jak kogoś zabija albo coś. Taki toksik trochę można powiedzieć. No idziemy sobie na kolejne pole i zakończymy odcinek, mamy 12 minut, to jest git. Moim zdaniem fajny czas. I tak, idę zaraz. Jak to nagram, to zmontuję na szybkości, wstawiam rendering i lecę dalej. Tak na szybkości przyszedłem. Akurat jadłem sobie, więc szybko to nagram. Dojedziemy sobie tutaj obok wspomniętej wspomniętego domu. Tutaj sobie za obnawożę już potem. A więc tak, w dzisiejszym odcinku obnawoziliśmy i opryskaliśmy pola. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka i suba na moim kanale, jeżeli film się spodoba. A więc co? Widzimy się w następnym odcinku. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.